Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przybyli dziś do Międzynarodowego Centrum Kultury na spotkanie, które poświęciliśmy trudnemu powrotowi ołtarza Wita Stwórca do Krakowa. Bardzo serdecznie witam, ale szczególnie chciałabym powitać pana księdza, przepraszam, Bronisława Fidylusa, archipresbitera Bazyliki Mariackiej. Już jakiś czas temu, ale jednak osobę bardzo ważną i z którą tą bazyliką przecież związana jest historia opowiadana dzisiaj. Bardzo się cieszę, że inspiracją do tego spotkania była wiadomość, była propozycja ze strony pani doktor Agaty Wolskiej, której książka Zagrabione, odzyskane, historia powrotu ołtarza Wita Stwórca do Krakowa ukazała się no, tuż niedługo przed pandemią i nie miała ona, ta książka właśnie, właściwej prezentacji w kolejnych miesiącach. Stąd z przyjemnością przyjęłam tę propozycję, aby Międzynarodowe Centrum Kultury takie spotkanie zorganizowało. I oczywiście to spotkanie mogło się odbyć tylko z udziałem nie tylko autorki książki, ale również pana profesora Stanisława Waltosia, autora niejako pierwszej części tej historii. Przy czym książka pana profesora wydana została nieco wcześniej, Grabież ołtarza Wita Stwórca, stąd autorzy tych właśnie dwóch pozycji będą rozmawiać z redaktor Justyną Nowicką z Radia Kraków. Także bardzo państwa zapraszam na to spotkanie. Może tylko kilka słów wprowadzenia odnośnie do naszych bohaterów. Pani doktor Agata Wolska jest historyczką sztuki, niezależną badaczką. Jest wiceprezeską do spraw merytorycznych Fundacji imienia Zofii i Jana Włodków. Przez wiele lat kierowała archiwum i zbiorami Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Prowadzi badania na temat restytucji i proweniencji dzieł sztuki. Pana profesora Stanisława Waltosia trudno właściwie w Krakowie przedstawiać, bo myślę, że jest znany bardzo, bardzo szerokiemu gronu. Ja mam ten zaszczyt, że pan profesor jest przyjacielem tego domu, myślę, że tak mogę to określić. Pan profesor jest prawnikiem, nauczycielem, specjalistą w zakresie historii prawa i postępowania karnego, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletnim kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UJ-u. No i przede wszystkim był w latach 1977-2011 dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mogłabym jeszcze mówić dłużej, ale myślę, że najważniejsze w tym przypadku jest to, że pan profesor również od wielu lat zajmuje się badaniem restytucji dzieł sztuki. I spotkanie poprowadzi nasza nieoceniona redaktor Justyna Nowicka z Radia Kraków, osoba, która jest filolożką klasyczną, entuzjastką widowisk i sztuk wizualnych, jest również autorką wydanej niedawno książki Widok piękny bez zastrzeżeń, fotografia tatrzańska Mieczysława Karłowicza. A zatem już teraz zamilknę i oddaję rząd dusz, Justyno, w twoje ręce. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękujemy za to ciepłe wprowadzenie. Serdecznie witam w swoim imieniu, ale przede wszystkim wspaniałych. Powiedzieć, o, wyłączył się mikrofon, radiowcy od razu czuwają, jest. Mamy wspaniałą publiczność, to nas też myślę uskrzydla. Wiemy też, że Państwo oglądają nas w streamingu, więc mamy jeszcze więcej publiczności, która nas uskrzydla. I tak się zastanawiałam nad pierwszym pytaniem, ono w scenariuszu jest ważne. Myślę sobie, że to nie będzie poważne pytanie, ale jakoś wydaje mi się istotne w kontekście naszego spotkania i w kontekście Państwa pracy, fascynującej pracy, która, no to banał taki, powtarzany już chyba, ale z tego powstałby naprawdę fenomenalny serial. Dziwię się, że jeszcze nie powstał. A ja chcę zapytać o ten pierwszy raz. Czy Państwo pamiętają to spotkanie z tym monumentalnym dziełem? To nie jest żadna przenośnia, ono po prostu jest ogromne. Czy to było ważne, czy to było może nieistotne i gdzieś wracało? Panie profesorze,
Jako pierwszy bardzo proszę o podjęcie mikrofonu i odpowiedź na to może nieważne pytanie. No tak, na to pytanie można powiedzieć krótko albo piekielnie długo. To drugie piekielnie długo to od razu w tym momencie zgroza powiała po całej sali. Ale to tak, ja zawsze mnie fascynował Wictworz i to od pierwszej chwili, kiedy będąc małym dzieckiem byłem w Krakowie razem z moją mamą i w przejeździe tylko wakacyjnym zobaczyliśmy zamknięty, ale jakże błyszczący ołtarz Wita Stwosza. I to było jedno. A potem po raz drugi w czasie okupacji. Z Jasła znowu z mamą przyjechałem i przyjaciółka mamy zaprowadziła nas do Kościoła Mariackiego. Nie było tego błyszczącego ołtarza. Jakiś taki maciupki, niewielki ołtarz tkwił z dala w prezbiterium. Przyjaciółka nachyliła się szeptem dość donośnym, powiedziała: nie martwcie się, my wiemy, że on jest w Niemczech, on wróci. A ten ołtarzyk, ach, to z Wawelu go dali na chwilę. No, jak tą chwilą było, to będziemy o tym rozmawiali. Pani Agata będzie mówiła przede wszystkim o tej chwili. A potem. Tu osoba współodpowiedzialna za powstanie obu książek siedzi na sali. Ksiądz dr Bronisław Fidelus. No bo on wspólnie, razem z niestety już nieżyjącym Jerzym Wyrozumskim, sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, postanowili zorganizować sesję naukową z okazji 50-lecia powrotu ołtarza mariackiego do Kościoła, nie do Krakowa, do Kościoła. Przyszła w tej sprawie wydelegowana przez księdza archipresbitera pani Barbara Kleszczyńska, która dzisiaj niestety nie może być, bo jest chora. No i od razu sprawę postawiła tak: słuchaj, no nie możesz się wykręcić, ja wiem, że masz tysiące różnych spraw, ale może byś jednak coś napisał na ten temat. Nie poprosiłem o 5 minut do namysłu, bo wtedy nie ja byłbym autorem tej książki. Zgodziłem się. Stąd już prosta droga była do archiwum parafii Kościoła Mariackiego, a tam na kogo wszedłem? Na panią doktor Agatę Wolską. No i zaczęło się. I tak to szło. Dobry początek. Można powiedzieć, że podczas tej drugiej wizyty właściwie trochę zaczęła się pisać książka, bo pan profesor miał okazję zobaczyć to, o czym po wielu latach między innymi będzie pisał. Pani doktor, jak było w pani przypadku? Czy to było świadome wejście w temat? No przede wszystkim to była seria spotkań z ołtarzem mariackim, bo pracując w archiwum trudno tego ołtarza nie widzieć na co dzień i nie widzieć, jak jest to rzeczywiście niezwykłe dzieło, jak ono zmienia się wraz ze zmianą pór roku, oświetlenia, jak żyje. I rzeczywiście jest to dzieło olśniewające. A opowiedziana przez pana profesora historia konferencji, historia badań, to również historia, która zaczęła się wtedy, gdy zaczęliśmy tak naprawdę czytać dokumenty. I te dokumenty, już same dokumenty zgromadzone w Archiwum Mariackim, pokazały nam historię troszkę inną od tej, którą znaliśmy do tej pory. Tak, bo mniej więcej wszyscy wiemy, że
wyjechał, wrócił na krótko, potem długo nie było, wrócił, ale nie wracał do Bazyliki Mariackiej, na Wawelu przechowywany. No, skomplikowane dzieje, ale właściwie zanim zaczniemy śledzić losy ołtarza, to spróbujmy krótko, wiem, że się krótko nie da, ale spróbujmy określić kontekst. 1938-1939 rok, czy polskie państwo jakoś było przygotowane do tego, że do takiej sytuacji może dojść? Jak to wyglądało w porównaniu z innymi krajami, w których też, rzecz jasna, znajdują się wspaniałe dzieła sztuki? Pani doktor, może poproszę, skoro dzierży pani mikrofon, to proszę zacząć. Początek ochrony dzieł sztuki, czy świadomość konieczności ochrony dzieł sztuki przed działaniami wojennymi była oczywiście w Europie powszechna. Wojna w Hiszpanii pokazała, jak wygląda rzeczywistość w sytuacji wojny, przede wszystkim wojny powietrznej. I to tych zniszczeń z powietrza objawiano się najbardziej. Zresztą wielka wojna, pierwsza wojna światowa pokazała, jak dramatyczne mogą być losy zabytków w czasie działań wojennych. Stąd rozpoczęto dyskusję nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć dzieła sztuki, nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce, w jaki sposób je zabezpieczyć, głównie przed skutkami bombardowań, bo tego obawiano się najbardziej. Zresztą myślę, że pan profesor może opowiedzieć więcej na temat tych prawnych uwarunkowań, czy tego, jak to wyglądało od strony urzędowej. My wiemy, że Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa rozważało różne sposoby zabezpieczenia ołtarza, albo poprzez zbudowanie specjalnego zbrojonego sufitu ponad sklepieniem kościoła. Zastanawiano się nad tym, czy nie skonstruować specjalnego schronu pod prezbiterium i pod placem mariackim. Zresztą ten pomysł wrócił w roku 1946, ale ostatecznie zdecydowano się na inny sposób zabezpieczenia zabytku. No właśnie, panie profesorze, dyskusje, rozważania, projekty, plany, a potem jakoś to będzie, tak? Bo to w Polsce to było przed wojną. Po pierwsze, nie było Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był tylko Wydział Sztuki w Ministerstwie Wyznań, to znaczy oświecenia i wyznań religijnych. Tak ono się nazywało dokładnie, to ministerstwo. No cóż, tam kilku urzędników było, więc oni w ogóle chyba sami w sobie byli skonsternowani rozwojem wypadków. I co jeszcze? Wprawdzie została uchwalona ustawa o tak zwanym wycofaniu na wypadek zagrożenia wojennego, ale ona nie przewidywała żadnego rozporządzenia wykonawczego. Co więcej, trwały prace nad instrukcją, nad zaleceniami. W Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachowały się projekty, brudnopisy tego jakby pół zarządzenia, pół rozporządzenia, powiedzmy wytycznych. I na tym się skończyło. Zapytania, które biegły z prowincji do Warszawy, z reguły kończyły się informacją, no musicie sami o tym pomyśleć. A jak było tymczasem na Zachodzie? Wyciągnięto wnioski z tego, co się działo w czasie I wojny światowej, z bombardowania Rouen, Amiens, Reims, Leuven. Wyciągnięto wnioski z tego, co się działo w Hiszpanii w czasie wojny domowej. I dlatego już przed 1 września roku 1939 muzea francuskie i angielskie na dobrą sprawę były opustoszałe, wyczyszczone z najcenniejszych przedmiotów. W Niemczech hitlerowskich, zaraz na początku września, zostało wydane zarządzenie,
zmuszające do zaopiekowania się najcenniejszymi dziełami sztuki w Niemczech, w Reichu. A u nas, pani Agato? U nas było różnie, tak mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć też, że Kościół instytucjonalnie również starał się o swoje zabytki. Została wydana taka specjalna instrukcja, w której był szereg punktów, w jaki sposób proboszczowie poszczególnych kościołów mają chronić swoje dzieła, które są w ich kościołach. Między innymi utkwiła mi w pamięci jedno bardzo szczególne zalecenie, żeby kielichów nie topić w stawkach. No więc te instrukcje były wydane, ale oczywiście taka akcja skoordynowana, czyli akcja na poziomie na przykład diecezji, wymagała dużo większych sił i środków. Zresztą taką akcję planowano na początek września roku 1939 w przypadku archidiecezji krakowskiej i miejscem, do którego miały trafić najcenniejsze zabytki z archidiecezji był Sandomierz. No właśnie, to mamy pierwszą stację na tej niezwykłej drodze. Myślę, że też jeden z głównych powodów to taki, że to po prostu wypadki zaczęły się bardzo szybko toczyć. Tego pewnie nikt nie brał pod uwagę, że aż tak. No ale skąd ten Sandomierz? To naprawdę jest z naszej dzisiejszej perspektywy zdumiewające. Musi paść tu nazwisko jedno, do którego się przymierzaliśmy, tak. Już w myślach. Tak. A które państwo się domyślacie, jakie nazwisko musi paść? Człowieka, którego wszędzie było pełno przed wojną, i który wywarł niewątpliwie niezatarte piętno na Krakowie powojennym. Mowa o Karolu Estrecherze juniorze, historyku sztuki, autorze niezwykłego przewodnika po Krakowie. Szkoda, że tylko 3 wydania się ukazały. Człowieka, który definitywnie wykrył i ustalił, że klejnoty koronne przepadły raz na zawsze w czasach napoleońskich, w Prusiech. Zostały przetopione przez Prusaków i poza jednym szczerbcem nic z tego, co zostało zrabowane, nie ocalało. A więc Estrecher. Estrecher był członkiem zarządu, który do dnia dzisiejszego nosi taką ładną, XIX-wieczną nazwę Wydział Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. I tam, niewątpliwie z jego inicjatywy, rozpoczęła się akcja, która doprowadziła do wywiezienia do Sandomierza. Ale to pani Agato, to 2 słowa niech pani przynajmniej na ten temat powie, jak to było. No właśnie, jak to było? Przede wszystkim myślę, że warto sobie uświadomić, że to dzieło sztuki, o którym rozmawiamy, ołtarz mariacki, to jest tak naprawdę dosyć skomplikowana konstrukcja. I o ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić demontaż rzeźb z tej szafy ołtarzowej, o tyle musimy sobie uprzytomnić, że ornamenty i drobne elementy to około 2000 części. Poza tym niektóre z tych części, czyli na przykład figury ze sceny głównej, są nie tylko olbrzymie, ale są również bardzo ciężkie. Poza tym cała konstrukcja szafy to bardzo długie deski, które nie są w żaden sposób podzielne. Więc zdemontowanie całej tej struktury wymagało ogromnego wysiłku, no mówiąc krótko, logistycznego.
I to się błyskawicznie przecież działo w Krakowie. To znaczy... Jak na rozmiary oczywiście i skalę ołtarza mariackiego. To zostało właśnie między innymi dzięki dyskusjom w Towarzystwie Miłośników Historii Zabytków Krakowa bardzo systematycznie rozplanowane. To znaczy strażacy dostali specjalne plany, przećwiczyli jak gdyby całą tą operację już w maju demontażu ołtarza. Wiemy, że do tego demontażu użyto kołowrotu, pierwotnego kołowrotu gotyckiego, który znajduje się na strychu świątyni. I przede wszystkim bardzo sprawnie była obmyślana cała akcja pakowania zabytku, zbijania skrzyń na wymiar. Łącznie z babami, które zajmowały się papierem. Tak, no przede wszystkim wielka hojność ze strony IKACA, który stare numery podarował po to, żeby można było upchać odpowiednio te skrzynie i zabezpieczyć figury przed jakimiś przypadkowymi ruchami podczas transportu. To była wielka, wielka praca i należy podziwiać, że bardzo szybko i sprawnie wykonana. Tak. Tak, no ale teraz dojdziemy do tego Sandomierza. Skąd Sandomierz? Znowu Estreicher, bo przecież Estreicher przed wojną urządzał muzeum diecezjalne w Sandomierzu. Był ogromnie lubiany, wysoko tam ceniony i pamiętał dobrze zawsze swoje pierwsze osiągnięcie muzealne. To było jego pierwsze osiągnięcie muzealne. To było jedno, ale było jeszcze coś więcej. Ja myślę, że chyba przyjaźń łączyła biskupa sandomierskiego Lorka, który miał duże kłopoty ze sanacją, oraz arcybiskupa księcia Adama Sapiehę. I to też miało pewne znaczenie. A poza tym Kraków z Sandomierzem łączyła najszybsza trasa transportowa, czyli Wisła. No i cóż, no Estreicher, ja myślę, że wysunął ten pomysł, ale decyzję na pewno nie on podejmował. To on był jeszcze w tamtych stosunkach, w tamtych czasach, jednak mimo wszystko zbyt nisko w hierarchii, powiedziałbym, oficjalnej, żeby mógł wpływać. Ja sądzę, że to było uzgodnione przez dwie osoby. Przez konserwatora, doktora Tretera, oraz przez Sapiehę. No i oczywiście trzecia osoba, która się musiała na to zgodzić, to był biskup Lorek w Sandomierzu. I tak się stało. No i wypłynęły trzy dni. Ta podróż trwała trochę dłużej, krócej. Wiemy to. Przepraszam, nie dosłyszałem. Jak długa była ta podróż? Jak długo? To jest problem. Jeżeli przyjmiemy koncepcję, że płynęły motorówki, to płynęło w takim razie bardzo szybko. Wypłynęli 31. Jeżeli przyjmiemy, że nie było motorówek, no to musiało być to co najmniej dwa dni dłużej. I nie udało się do końca rozstrzygnąć, czy były motorówki, czy nie były motorówki. Estreicher nie widział motorówek. Właśnie. Prawdopodobnie były, ale od pewnego momentu chyba dopiero. Prawdopodobnie. W każdym razie przypłynęli, te galery przypłynęły w dniu nad ranem 1 września. I od razu zostały ostrzelane, co sam przyznaje Estreicher w swoich wspomnieniach. Od razu. Szczęśliwie udało się przetransportować znowu. Myśmy oboje z panią Agatą prowadzili swego rodzaju śledztwo, no jednak dość spóźnione, ale wyjaśnił nam ksiądz doktor Rusak w Sandomierzu, że kuria posiadała samochód ciężarowy. I najprawdopodobniej tym samochodem udało się też również dodatkowo, niezależnie od wozów, przetransportować te 30 skrzyń. To było 30 skrzyń, ciężkich, wielkich skrzyń. I nie dość tego. To się odbyło tak sprawnie,
że Estreicher bardzo późnym wieczorem zdążył wrócić do Krakowa. Co to znaczy? To znaczy, że on pojechał, a ludzie w Sandomierzu musieli to wszystko rozłożyć. Jak rozłożono? Znalazło się miejsce w seminarium duchownym, które jest położone jakby troszkę z lekka z boku, ale wzgórza, ale wzgórza. Natomiast cztery wielkie skrzynie z największymi figurami zostały włożone do katedry. Do katedry, prawdopodobnie do kruchty. Do kruchty, tak. Prawdopodobnie do kruchty. Tak badaliśmy to, oglądaliśmy to na miejscu. Tak nam się wydaje. No i teraz jest, powstaje problem. Ja myślę, że to jest dowód na istnienie Pana Boga, że ulokowane w tak fatalnym miejscu skrzynie przeżyły. Bo przecież Sandomierz przechodził z rąk do rąk w dniach 8 i 9 września 1939 roku. Sandomierz był ostrzeliwany i bombardowany. Ani jeden pocisk nie trafił ani w katedrę, ani w seminarium. No i tyle o Sandomierzu. Tak, ja myślę, że to jest jeden z dowodów na istnienie Pana Boga w tej historii. Mamy za sobą pierwszy. Będzie ich na pewno więcej. Tak, tyle na razie, kropka. No tak, myślę, że trzeba trochę przyspieszyć tę historię. Wszystkie te elementy są właśnie nieprawdopodobne. Tak się składa, że błyskawicznie te figury wracają do Krakowa, ale wracają już do innej rzeczywistości i to jest początek no, prawdziwej podróży do Rzeszy. Za chwilę już tu ich nie będzie. Ale to pani Agata... Tak, pani doktor, bardzo proszę. No tak, rzeczywiście. To znaczy oczywiście pojawiały się w Krakowie Niemcy, rozpoczyna się okupacja. Czyli wracają już do innego Krakowa. Tak, wracają do innego Krakowa, a właściwie wracają do Krakowa tylko na chwilę. Choć... Tak, choć, to, choć, to była stacja przeładunkowa. Choć na początku nie było to pewne, czy w Krakowie jednak nie zostaną. To był taki moment wahania. Zresztą taka informacja została przekazana księciu kardynałowi Sapieży, że po prostu chodzi o przywiezienie figur do Krakowa z Sandomierza. Trzeba podkreślić, że Niemcy bardzo szybko zaczynają szukać ołtarza, uruchamiają cały swój aparat śledczy, czyli gestapo. Przesłuchania zaczął prowadzić osławiony później kat Podhala Robert Weissmann, który aresztuje poszczególne osoby w cudzysłowie zamieszane w ukrywanie ołtarza. Również aresztuje sekretarza, kanclerza kurii, księdza Mazanka. No i zaczyna się robić naprawdę groźnie, a jak wiemy, figury, ta scena, figury sceny głównej, tak naprawdę no, trudno mówić, że są ukryte, bo one po prostu spoczywają w skrzyniach w w kruchcie katedry, czyli właściwie Niemcy prędzej czy później te figury znajdą. To jest kwestia czasu. Stąd ksiądz kardynał Sapieha upoważnia księdza Siedleckiego do tego, żeby przywiózł te figury, czy te elementy, które są wywiezione do Sandomierza, do Krakowa. Oczywiście ta podróż również dramatyczna, ciężarówkami, odbywa się pod strażą Petera Paulsena, który przywozi te figury i prawie natychmiast wywozi je do Berlina. Tak, a propos wywiezienia do Berlina, bo to bardzo ciekawy też wątek, ale może najpierw takie pytanie, które pewnie się rodzi, jeśli dobrze nie znamy tej historii. No zaraz, jesteśmy w Krakowie, Hans Frank no, jeszcze nie rozwinął skrzydeł, ale wiemy, że...
tak zwany król Polski, kochał sztukę, lubił się nią otaczać. No i właściwie można by sobie wyobrażać, że chciałby mieć tutaj niedaleko w kościele mariackim tak piękne, tu cudzysłów, tu tylko cytuję, niemieckie dzieło sztuki. No więc muszę spytać o Hansa Franka, czy rzeczywiście nie chciał zapobiec tej ewakuacji, wywiezieniu dzieła do Niemiec, bo właściwie mogłoby tak być przecież. Hans Frank, król polski, to Goebbels go urągliwie nazywał tak. Tak. König von Polen. Oczywiście, to znaczy tak, on chciał, żeby w Ulldeutsche Krakau, czyli w prastarym niemieckim Krakowie, w dalszym ciągu były dzieła sztuki pochodzenia germańskiego, bo one będą szczególnie dobitnie świadczyć o charakterze germańskim, niemieckim tego miasta. To mu było potrzebne ze względów politycznych. To mu było potrzebne również dla związania osiadłych, sprowadzonych z Reichu Niemców, żeby się czuli troszkę bardziej jakby u siebie. To mu było potrzebne również dla zadokumentowania jednak, że to on tu rządzi, że on jest namiestnikiem Führera, a nie inni. I były wobec tego argumenty przemawiające za tym. Dlatego też on tak się opierał przed i wygrał z damą Łasiczką, bo dama z Łasiczką powędrowała do Berlina i Milman ją przywiózł z powrotem. Nie wiem, musiał to zrobić, bo on to tego zażądał, a zgodził się na to Führer. Nie dość tego. Kiedy po raz pierwszy przyjechał Lucej Kohlhausen do Krakowa po to, żeby przygotować wywiezienie szafy ołtarzowej. No i wtedy po pierwsze bardzo źle ich przyjął, po drugie były rozmowy, jak się Kohlhausen tłumaczył, sam skarżył, bardzo źle rozmowy biegły i wydawało się, że nic im się skończy, ale jeden telefon z Berlina sprawę załatwił i już musieli ustąpić. A wiemy, kto zadzwonił? Ten Berlin to chyba był Bormann prawdopodobnie, prawdopodobnie. A kto decyzję podejmował? To jeden z tych chyba najtrudniejszych. W Reichu to najczęściej wszystko w takich sprawach, tam gdzie chodziło o cenne dzieła sztuki, to jednak szło do samego Hitlera. On się bardzo interesował. On miał czas na zajmowanie się nawet takimi sprawami. O czym zresztą świadczy później ostateczne przypieczętowanie losu ołtarza w czasie wojny, kiedy w grudniu została podjęta przez Hitlera decyzja o, jak już ołtarz był w Berlinie, że wszystko i szafa i ołtarz jadą do Norymbergi. Tak, bo cały czas pamiętajmy o tym, że ten rabunek był rozłożony na raty, to znaczy figury, elementy ornamentacyjne pojechały do Berlina, były złożone w Banku Rzeszy, natomiast szafa została. I właśnie decyzja Hitlera, decyzja podjęta pod wpływem tak zwanego, to cytat, ulubionego burmistrza, czyli nadburmistrza Norymbergi, który znał Hitlera jeszcze z czasów, kiedy nie był on wodzem III Rzeszy i który miał ogromną łatwość dostępu do Hitlera. Właśnie nadburmistrz Norymbergi, Willi Liebel, przekonał Hitlera, że to w Norymberdze należy odbudować ołtarz mariacki. Wznieść go tam na nowo. Ale jest zabawna sprawa. Mianowicie zachowała się wypowiedź Hitlera w ramach tak zwanych Tischreden, rozmów przy stole, kiedy późnym wieczorem i w nocy snuł swoje rozważania, zanudzając przysypiających dworaków. I całkiem rozsądnie Hitler powiedział tak,
No nie można żądać, żeby wszystkie dzieła jakiegoś artysty były tylko w tym miejscu, w którym on żył i tworzył. Dobre dzieło znajdzie zawsze swoją drogę do świata. A więc z jednej strony zgodził się na to, czego żądał od niego Libel, z drugiej strony jednak całkiem tutaj rozsądnie mówił, że nie można. Tak, chwilę by się zostało jeszcze w Berlinie, ale musimy biec do Norymbergi. Jakie tam, pani doktor, były losy ołtarza, bo no właściwie tam rozstrzygnęła się trochę historia, można powiedzieć. No właśnie ten pomysł zniesienia ołtarza na nowo w rodzinnym mieście rzeźbiarza i w takiej ideowej stolicy III Rzeszy, jaką się stała Norymberga, to był oczywiście pomysł na przyszłość, bo przecież trwała wojna. I jednym z argumentów koronnych dlatego, żeby ołtarz do tej Norymbergi trafił, było to, że pod górą zamkową został zbudowany specjalistyczny schron, specjalistyczny bunkier, właściwie chyba jedna z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w Europie tego czasu. On był wyposażony w klimatyzację, w odpowiednie urządzenia alarmowe, przeciwpożarowe, tam znajdował się posterunek policji. Nawet. Ten schron był gigantyczny, on zajmował właściwie cały kwartał kamienic pod górą, był wydrążony w skałach, to były pierwotnie korytarze, w których przechowywano wino. I ten obiekt był przygotowany po to, żeby tam można było przechowywać klejnoty Rzeszy, czyli właściwie najcenniejsze artefakty, które świadczyły o przeszłości Rzeszy Niemieckiej. Klejnoty Rzeszy, które zostały sprowadzone do Norymbergi w roku 1938. Ten fakt sprowadzenia klejnotów Rzeszy, fakt ich ceremonialnego przekazania miastu Norymberdze miał podkreślać znaczenie tego miasta dla całej III Rzeszy. W każdym razie konstrukcja została przygotowana, schron został przygotowany. W Berlinie ołtarz był, mówiąc delikatnie, w niebezpieczeństwie, bo przecież pierwsze naloty na Berlin zaczęły się bardzo szybko. I w związku z tym rozpoczęto przetransportowanie skrzyń z figurami do Norymbergi, do tego schronu, a do Krakowa przyjechała ekipa, która zdemontowała szafę i transportem kolejowym również do tego schronu przetransportowano elementy konstrukcyjne ołtarza. Czy można powiedzieć, że jednak w Norymberdze, w tym schronie, zagrabiony ołtarz był bezpieczny wraz ze swoją szafą oczywiście, bo już dołączyła. No tu mamy do czynienia z paradoksami. Bo po pierwsze tak, gdyby ołtarz nie został ex post facto, właściwie niepotrzebnie rozebrany, ponieważ Kościołowi Mariackiemu nic ci nie stało w czasie wojny, to ołtarz by po prostu nie powędrował i nie zaczął peregrynować. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że został rozebrany, dzięki temu, że został zrabowany, został ulokowany w najbardziej dla niego bezpiecznym miejscu, jakie było w Europie. Czyli proszę Państwa, trzeba zobaczyć ten Kunstbunker. Kunstbunker przy Schmiedegasse pod Górą Zamkową jest do oglądania. Można zwiedzać go. Do dnia dzisiejszego ten Kunstbunker robi duże wrażenie. Kolosalne wrażenie. Przede wszystkim no, rzeczywiście w ogarniętej wojną Europie to było paradoksalnie bardzo bezpieczne miejsce i tak naprawdę najbardziej niebezpiecznie się zrobiło w momencie, w którym Norymbergę zajęli Amerykanie. Dlatego, że z powodów no, czysto oczywistych wtedy
wyłączono maszyny, wyłączono ogrzewanie, wyłączono klimatyzację, zabrakło węgla, zbliża się pierwsza powojenna zima i wtedy zaczęło się niebezpiecznie robić pod względem mikrobiologicznym dla ołtarza. Tak, i można powiedzieć, że już zaczyna się ten trudny powrót. W Europie są Amerykanie, alianci wchodzą również do polityki. Pani wspomniała o nalotach na Berlin, ale czymże one były w porównaniu z nalotami Norymbergi przecież? Młodzież mówi, że to one były epickie. A ołtarz w bunkrze bezpieczny. No tak, to właśnie kolejny paradoks, że to dzieło sztuki, które zostało wywiezione z zupełnie stosunkowo bezpiecznego Krakowa, przecież zniszczenia w Kościele Mariackim wojenne były minimalne, to jedynie okno kaplicy bocznej, które zostało wybite wtedy, kiedy wysadzono most Dębnicki, a Norymberga została zrównana z ziemią bardzo systematycznie w ramach nalotów bomber Harrisa, czyli dowódcy wojsk powietrznych aliantów. To była taka ta sama fala bombardowań, podczas której zostało Drezno zniszczone. W każdym razie rzeczywiście szczęśliwie bunkier był bezpieczny, szczęśliwie był rzeczywiście konstrukcją wyjątkowo stabilną, ale oczywiście my sobie tak trochę wyobrażamy, że przychodzą Amerykanie, bo ta Norymberga jest zajęta, jest taki moment, w którym no przecież wszyscy oczywiście muszą zacząć szukać ołtarza mariackiego w tym mieście, ale gdzie w tym morzu ruin szukać tego zabytku, prawda? I to było ogromnym zmartwieniem, to było najbardziej niepokojące dla Polaków, dla polskiego rządu na uchodźstwie, który cały czas śledził losy ołtarza, który miał informację o tym, że ołtarz znajduje się w Norymberdze, ale nie miał oczywiście informacji o tym, gdzie dokładnie się znajduje, chociaż były jakieś przecieki na ten temat. Zarówno Karol Estreicher osobiście, jak i inni specjaliści, którzy zbierali informacje na temat losów polskich dzieł sztuki, mieli, można powiedzieć, takie poszlaki dotyczące tego, że ołtarz mariacki znajduje się w miejscu strzeżonym, ale o paradoksie nawet wojska amerykańskie, które miały dosyć poważnie rozbudowany wywiad dotyczący dzieł sztuki i między innymi schwytano jeńca, który dokładnie opowiedział, w którym miejscu znajduje się bunkier w Norymberdze i gdzie są przechowywane klejnoty Rzeszy, nie raczył się tą informacją podzielić z wojskami frontowymi. I wiemy z raportu kapitana Petersona, który prowadził walki w centrum Norymbergi, że on się o istnieniu tego bunkra, zresztą najsilniej strzeżonego punktu w całej Norymberdze, dowiedział w trakcie walk. Także tak wyglądała rzeczywistość. A mamy jakieś świadectwa, dokumenty, jak został znaleziony, w jakiej to było sytuacji, w jakich okolicznościach? Do naszego scenariusza, tego sensacyjnego filmu. To jest pytanie niezwykle trudne, dlatego że ołtarz był znajdowany kilka razy, można powiedzieć. To znaczy po pierwsze w momencie, kiedy Norymberga już była zajęta przez wojska amerykańskie, to jest 20 kwietnia, przepraszam, roku 1945, natychmiast polski rząd na uchodźstwie zaczyna się starać o to, żeby do Norymbergi mógł dotrzeć ktoś ze strony polskiej, jakiś ekspert, który ołtarz znajdzie, który poszuka go po prostu. To było oczywiście niemożliwe. Niemożliwe było z różnych przyczyn, ale również z przyczyn politycznych, bo pamiętajmy, że nowy kształt pojałtańskiej Europy no, nie przewidywał uznania dla rządu w Londynie.
I te starania, zarówno dyplomatyczne, jak i prowadzone na poziomie personalnym, były niestety spełzły na niczym. I ostatecznie, żeby już nie zdradzać też wszystkich szczegółów książki, powiem tyle, że za radą, taką zakulisową radą jednego z urzędników Foreign Office, brytyjskiego Foreign Office, powierzono misję sprawdzenia, odnalezienia ołtarza komuś, kto już miał wjazd na teren Niemiec, kto był umocowany przy sztabie głównym wojsk amerykańskich. Był to szef, doradca polityczny polskiej misji wojskowej, Emeryk Hutten-Czapski, który miał rangę pułkownika czasu wojny. I jemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych powierzyło misję dotarcia do Norymbergi i potwierdzenia odnalezienia ołtarza. I rzeczywiście on tam dotarł. Dotarł do Norymbergi, ale proszę Państwa, proszę sobie zdawać sprawę z tego, to dla mnie było chyba jedno z największych zaskoczeń. Mianowicie okazuje się, że ten bunkier norymberski był oczywiście strzeżony przez amerykańskich żołnierzy, ale klucze do tego bunkra i kody do zamków cyfrowych mieli nadal niemieccy urzędnicy miasta Norymbergi. Więc w momencie, w którym Czapski dotarł do odpowiedniej komórki wojsk amerykańskich, zarządu wojskowego w Norymberdze i zapytał się o ołtarz, otrzymał informację, że tak, ołtarz jest, ale nie może go zobaczyć, ponieważ akurat właśnie no niestety nie ma kluczy. Taki drobiazg. Po prostu bardzo dbano o ten ołtarz. Tak, bardzo dbano, tak, oczywiście. Zaraz, ale coś brakuje mi Estreichera w naszej opowieści. Przecież to on wszystko sprawił, jak wiemy. Taka jest legenda. Panie profesorze, co z Estreicherem w tym czasie? Zaczął już działać? To... Proszę bardzo, pani doktor, pan profesor. Pani doktor. Oczywiście Karol Estreicher działał. Oczywiście działał. I oczywiście działał, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie nie miał dostępu do Norymbergi. Działał w Londynie. Wiemy, że prowadził Biuro Rewindykacji Strat Kulturalnych. I trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, może troszeczkę zmienię pani bardzo pytanie. Proszę. Bo to też jest tak, że my, patrząc z naszej perspektywy, cały czas myślimy o ołtarzu mariackim jako takim najbardziej znanym dziele sztuki, które zostało zrabowane przez Niemców, prawda? To jest ikona polskich strat kulturalnych. Ale z perspektywy alianckiej te straty polskie były no właściwie im nieznane. To były jakieś dzieła sztuki, jedne z tysięcy dzieł sztuki, które zostały zrabowane przez Niemców w Europie. I trzeba oddać sprawiedliwość zarówno Karolowi Estreicherowi, jak i innym pracownikom Biura Rewindykacji Strat Kulturalnych, jak i dyplomatom polskim, że potrafili do świadomości aliantów, tych specjalistów, którzy zajmowali się stratami i zajmowali się projektowaniem przyszłej restytucji, że oni potrafili stratę tą właśnie, czyli ołtarz mariacki, uświadomić im, jak ogromna jest to strata też w perspektywie kultury europejskiej. I to jest ogromna zasługa tych wszystkich ludzi z Karolem Estreicherem na czele, który między innymi odbył taką podróż po Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się naprawdę z wszystkimi najważniejszymi ludźmi, którzy decydowali o wtedy dopiero kształtujących się mechanizmach ochrony, przyszłej ochrony i rewindykacji zabytków. Ale tak jak mówię, do ołtarza mariackiego Karol Estreicher wtedy nie dotarł. Tak, no,
istotna jednak uwaga w perspektywie tej późniejszej legendy. Nazwała Pani ten powrót, bo myślę, że będziemy się już koncentrować na powrocie, powrotem trudnym. To jest bardzo jednak znaczące słowo, ale właściwie możemy się zapytać, no tak, ale wrócił stosunkowo szybko. Były takie dzieła sztuki, choćby Arrasy, które za granicą przebywały o wiele dłużej, wracały na samym końcu tej fali powojennej. Od czego zależała ta trudność? Na czym polegała? Na ile sytuacja polityczna w Europie powojennej, zupełnie nowa, miała wpływ na powrót ołtarza Wita Stwosza do Polski? Kilka pytań w jednym, ale myślę, że one się ze sobą bardzo też łączą. No dobrze, dwa słowa. Pan profesor. Bo my w ogóle nadużywamy cierpliwości państwa, bo już jesteśmy prawie godzinę, a jeszcześmy do trudności powrotu nie dotarli. Jeszcze jesteśmy w Norymberdze. Więc dlatego, jeżeli mogę coś proponować, koniecznie, żebyśmy to skrócili, a potem jednak zajęli się tym autentycznie trudnym powrotem od momentu, kiedy wylądował w Krakowie. A więc to tylko krótko. No, sytuacja zaczęła się zaostrzać stosunkowo dość szybko. Przecież Układ Jałtański przesądził definitywnie, że Sowieci będą rządzili w Polsce. Koniec. To było wiadomo. Wobec tego w takim razie Estreicher nie miał żadnego innego wyjścia, jeżeli chciał doprowadzić, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, do powrotu ołtarza do Polski. Musiał podjąć decyzję o adhezji do rządu lubelskiego, tak zwanego warszawskiego. Trudno, na to nie ma racji. To spowodowało, że został odsądzony od czci i wiary w Londynie w roku 1945, 6, 7. Ale nie było innej rady. Dostał tą fikcyjną rangę majora, z którą się pojawił w Norymberdze, bo tylko w ten sposób mógł się pojawić. I bardzo ważna jest jedna rzecz. Restytucja albo rewindykacja odbywała się w ręce rządów, a nie w ręce właścicieli. Gdyby przestrzegano tej reguły, to na przykład słynne rysunki Dürera, które znalazły się w Niemczech, zrabowane przez hitlerowców, trafiłyby do Polski. Niestety zostały wydane w ręce jednego z przedstawicieli rodziny lubomirskich. Ale tutaj wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. No i w ten sposób ołtarz dotarł. W końcu, wiadomo, opisuje Pani Agata bardzo dokładnie opisuje i tą podróż przez Czechosłowację. Nieprawdą jest, że Sowieci po drodze atakowali pociąg. Nie było żadnych ataków po drodze, ale żołnierze amerykańscy jechali. I z tego wynikły, no nie byle jakie, w kilka dni później konsekwencje. Może kilka słów, Pani Agata. Przepraszam, Panie Profesorze, ale ja jednak wrócę do trudnego powrotu, a wrócę dlatego, że ten powrót był też, miał się odbyć dużo wcześniej. Miał się odbyć we wrześniu roku 1945, ponieważ wtedy Amerykanie podejmują właściwie taką bezprecedensową akcję, tak zwaną token restitution, czyli generał Eisenhower jako zwycięski wódz decyduje o oddaniu po jednym wspaniałym, symbolicznym dziele sztuki do każdego wyzwolonego kraju. I takim dziełem sztuki oddanym właśnie w ramach token restitution miał być ołtarz mariacki. Rozpoczęto już nawet pakowanie ołtarza do tej podróży. Tu ogromną rolę odegrał w przygotowaniu całej tej akcji, odegrał podpułkownik Henry Ignatius Szymanski. To był oficer łącznikowy amerykański przy Polskich Siłach Zbrojnych oraz siostrzeniec kardynała Sapiehy, Paweł Sapieha, który służył w wywiadzie przy sztabie głównym.
cała ta podróż została przygotowana pod względem logistycznym i pod względem dyplomatycznym. Ale politycznie to było zbyt ryzykowne i dlatego ostatecznie Amerykanie z tego powrotu, z tej całej akcji zrezygnowali. I możemy sobie teraz uświadomić, dlaczego tak naprawdę ten transport ostatecznie przybył do Krakowa dopiero w ostatnim dniu kwietnia roku 1946. Mamy wiosnę 1946 roku, rozpoczyna się maj i w Krakowie trwają przygotowania do oficjalnych uroczystości, bo to było wielkie wydarzenie, ale myślę, że nie potoczyło się tak, jak wyobrażały sobie to władze. No tak, zdecydowanie. To znaczy sekwencja tych wydarzeń jest dość znana, no bo 1 maja to było święto robotnicze, tak zwane święto robotnicze. Wtedy cała delegacja amerykańska jest fetowana, zaproszona na trybunę, oglądają Amerykanie pochód i tak dalej, i tak dalej. A potem jest 3 maja i 3 maja wszystkich oficerów, którzy towarzyszyli transportowi, wywieziono na wycieczkę do Zakopanego pod czujnym okiem sowieckich oficerów. Natomiast w Krakowie zostali szeregowi. Po prostu oni, o nich nie wiem, czy zapomniano, czy to było, jaki był powód, dla którego pozostawiono tych niewygodnych świadków wydarzeń dramatycznych. Wszyscy w Krakowie wiemy, co się rozegrało 3 maja 1946 roku. Manifestacja patriotyczna, manifestacja młodzieży, która została brutalnie zgaszona, stłumiona przez wojska KBW. Świadkami tych wydarzeń byli szeregowi. Zresztą to wiemy, bo wiemy to z różnych świadectw. I ta obecność żołnierzy amerykańskich zresztą była bardzo ważna dla ludzi, dla Krakowian. Oni utożsamiali tych ludzi z prawdziwą wolnością. Te okrzyki, które wznosiła młodzież, to były okrzyki: niech żyje wolność, niech żyje Ameryka. I stłumienie manifestacji 3 maja miało konsekwencje dość dramatyczne. Po pierwsze, cała ceremonia przekazania ołtarza mariackiego przez Amerykanów władzom polskim, która odbyła się 5 maja, czyli po tych wydarzeniach, została przysłonięta bardzo nieprzyjemną sytuacją. Mianowicie jeden z towarzyszących konwojowi Amerykanów, jeden z szeregowych, został oskarżony o napaść na kobietę i o postrzelenie milicjanta. To była oczywista prowokacja. UB. Prowokacja, która miała na celu oczywiście odwrócenie uwagi od tej całej sytuacji związanej z 3 maja. W wyniku tych oskarżeń został aresztowany 18-letni Curtis Dagley, który zresztą, trzeba to powiedzieć wprost, po prostu się poświęcił dla innego żołnierza, który został napadnięty tak naprawdę przez cywilnych ubeków i który się ostrzeliwał po prostu w obronie własnej. Ten młody człowiek stał się zakładnikiem prowadzonych wtedy negocjacji dotyczących wymiany więźniów pomiędzy rządem tymczasowym jedności narodowej, a władzami okupacyjnymi w Niemiec, amerykańskimi. Został bez sądu przetrzymywany, był w więzieniu Świętego Michała. Ponieważ miałam przyjemność go poznać, to wiem, że to było dość niesłychane. No, starszy pan w niewielkim rybackim miasteczku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jak już się przekonał, że nie jestem wysłannikiem Ludowej Polski, który zamierza go aresztować,
To tak, bo on żył w przekonaniu, że nigdy nie został oczyszczony z zarzutów i on po prostu jest ścigany przez władze polskie. Tak uważał przez całe życie. Kiedy już dotarło do niego, że tak nie jest, to powiedział do mnie coś takiego: to nie Polacy mi zrobili. Ja siedziałam w więzieniu z najlepszymi ludźmi z Polski. Ten młody człowiek, tak jak mówię, nigdy nie został z tych zarzutów oczyszczony. On został wymieniony w ramach tej umowy, która ostatecznie została podpisana. Także taki dramatyczny epizod towarzyszył powrotowi ołtarza. Tak, no to ostatnie pytanie w tej sekwencji, bo myślę, że Państwo też zechcą swoje pytania zadawać. O tym książka nie traktuje, właściwie tylko otwiera się na ten problem, być może kiedyś. Zostawię tu trzy kropki. Dlaczego ten faktyczny powrót do miejsca, gdzie jest jego miejsce, trwał jeszcze 10 lat? To jest właściwie kolejna nieprawdopodobna rzecz, jeśli się dobrze nie zna historii. Rzeczywiście ten powrót był długi. Najpierw to była po prostu konserwacja, prace konserwatorskie, które były niezbędne. Potem roku 49, kiedy prace się już zakończyły, rozpoczęła się, przede wszystkim była zupełnie inna sytuacja polityczna. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że wtedy był zaostrzony kurs polityczny przeciwko Kościołowi. Zachowała się taka dosyć niezwykła notatka, memorandum Stanisława Lorenca, który zwraca uwagę ministrowi kultury na to, że zakończyła się konserwacja ołtarza i warto byłoby ołtarz pokazać szerokiej publiczności, tym bardziej, że teraz ważne jest to, żeby pokazywać przykłady sztuki realistycznej, bo wchodzimy w okres socrealizmu, a towarzysze radzieccy zauważyli, że ołtarz mariacki jest znakomitym przykładem sztuki realistycznej. I tak zaczęła się wystawa, która była początkowo planowana na rok. Następnie była przedłużana, ona pod różnymi pretekstami, na przykład towarzyszyła takim obchodom konferencji, która miała dotyczyć pokoju, potem różne inne preteksty były wymyślane. W każdym razie tę wystawę przedłużano konsekwentnie i oczywiście ten właściwy powrót na właściwe miejsce, czyli do Kościoła Mariackiego, to jest efekt odwilży. Wtedy w czasie Sejmiku Kulturalnego podjęto decyzję o tym, że ołtarz powinien wrócić. Nie można tutaj nie wspomnieć o pewnej osobie. Człowiekiem, który odważnie upominał się publicznie Sambony. Ksiądz Ferdynand Machej, arcypresbiter Kościoła Mariackiego. Sam byłem świadkiem, jak w kościele w niedzielę po kazaniu odczytywał duże fragmenty swoich pism kierowanych do Ministerstwa Kultury i Sztuki z żądaniem zwrotu ołtarza mariackiego. No to nie były najlepsze czasy do upominania się, zwłaszcza ze strony księży. To nie były najlepsze czasy. Trzeba było dopiero czekać przełomu październikowego, żeby doszło do oddania, żeby doszło najpierw do podpisania. I pani Agato, niech to pani dwa słowa jeszcze powie o tym akcie. Ja jeszcze muszę dodać coś niezwykłego o księdzu archipresbiterze Machaju. Mianowicie proszę sobie wyobrazić, że on zatrudnił stróża ołtarza. Był specjalny człowiek, pan Stanisław Brodziński, który pilnował ołtarza na wystawie. On był opłacany przez archipresbitera, przez księdza Machaja i po prostu strzeg tego dzieła sztuki, bo Machaj się po prostu obawiał, że ołtarz pojedzie do Warszawy. Zresztą był taki epizod. Ale proszę Państwa, pamiętajcie o jednym. Przez dobrych kilka lat, od roku 1949 do 56, do końca 56,
była niebywała okazja zobaczenia na Wawelu nad właściwie prawie trwałej, stałej wystawie w szczegółach ołtarza mariackiego. To była jedyna chyba w dziejach tego ołtarza, tej rzeźby, tego dzieła, okazja do oglądania go absolutnie z bliska. Ja myślę, że ona się już nie powtórzy, chyba że pewnego pięknego dnia konserwatorzy powiedzą, że trzeba go rozebrać, zawieźć na Wawel, rozłożyć, oświetlić i nie daj Boże, żeby do tego doszło. Chciałoby się powiedzieć amen. Szanowni Państwo, ale to nie koniec. Bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Będzie także mikrofon. I zapraszam do udziału w naszej rozmowie. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że ostatnio odwiedzałem, oglądałem ołtarz i ksiądz Infuat Raś wspominał, że zarówno dzisiejsi konserwatorzy, jak również późny profesor Estreicher mówili, że w zasadzie nie powinno się go było ruszać. No, to jest a propos ołtarza. A przy okazji chciałem jeszcze taką ogólniejszą refleksję, co równoległa historia. Co by było, gdyby Berlinka nie pojechała na wschód, a co by było, gdyby Biblioteka Ostolińskich pojechała na zachód? No więc takie są koleje losu. Dziękuję. Święte słowo. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć, bo jestem przewodnikiem po Krakowie. Pan jest przewodnikiem po Krakowie. Prosimy trochę głośniej do mikrofonu. Tak, tak, tak. Już ściągnął nas. No właśnie a propos ołtarza. Jak wiadomo, nas szkolono, że w tej Norymberdze ołtarz gnił w jakichś piwnicach. Proszę Państwa, no, tak nas uczono. I ci Niemcy to właśnie bało, co doprowadzili po prostu do rozpadu ołtarza, no ale na szczęście znalazł się profesor Streicher i tak dalej, no i przywiózł i uratował i tak. I my tą bajkę żeśmy opowiadali wszystkim wycieczkom, aż w 91 roku, chyba w 91 przyjechała wycieczka przewodników norymberskich do Krakowa. Po raz pierwszy w życiu. No i mamy dwóch wspaniałych przewodników z językiem niemieckim. Obie osoby już nie żyją, jedna pani, jeden pan. I opowiadają w kościele mariackim tym Niemcom z Norymbergi, że w tej Norymberdze to ołtarz mało co nie zgnił w tych piwnicach. I oni mówią, a co wy opowiadacie za bajki? To przyjedźcie do Norymbergi, my wam to pokażemy. I my natychmiast parę miesięcy później autokarem do Norymbergi. I oni nas zaprowadzili do tych piwnic. A tam wnętrze kamienne obite korkiem. Całe wnętrze obite korkiem, żeby zabezpieczyć od wilgoci. A dookoła rowki, jakby tam woda jakaś się gromadziła na ścianach, bo to piaskowiec, więc do odpływu i tak dalej, i tak dalej. Tam mówią, tu. I pokazują nam zdjęcia, jak to wyglądało. Masę zdjęć tam wszystko. Mówią, nie opowiadajcie takich bajek, bo ołtarz miał tutaj doskonałe warunki do przechowania. A szafę ołtarzową musieli wywieźć z tych piwnic, ponieważ zaczęły się naloty i tu żeśmy schowali całe germanische muzeum. Ogromne muzeum, które przecież ma setki... Nie było miejsca, więc szafę wywieziono, bo ona wylądowała gdzie indziej. No i tutaj wszystko leżało i... Gdyby tu były takie warunki, to my byśmy tu chowali germanisches muzeum? No, to tyle z wrażeń z tego oglądania tego wnętrza. Naprawdę fantastyczna przygoda, że żeśmy zostali zaproszeni przez tych norymberskich przewodników i mogliśmy na własne oczy przekonać się, że tak nas uczono za czasów minionych. Dziękuję. Ciągle jest możliwość zadawania pytań. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja chciałabym zapytać, bo na pewno Państwo są świetnie poinformowani o reszcie zabytków, których się poszukuje nadal. Między innymi o ołtarzu z kaplicy św. Pawła.
No niestety nie jesteśmy poinformowani, bo pewnie już byśmy powiedzieli, gdzie one są. Żartuję oczywiście. Tak, to prawda. No, między innymi ten ołtarz z kaplicy świętego Pawła jest zaginionym zabytkiem, podobnie jak dwa obrazy z cyklu świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To straty jedne z najpoważniejszych. No niestety nie wiemy, co z tymi zabytkami się stało. Jeżeli chodzi o obrazy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, przepraszam, ostatnia informacja o tym, gdzie one się znajdowały, to Dolny Śląsk, to pałac barona von Richthofena i z tego, co wiemy, to te części ołtarza świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, które ocalały, zostały wywiezione przez konserwatora prowincji dolnośląskiej, Gintera Grindmana, do Niemiec i tam przekazane, to osobna historia, władzom amerykańskim. Natomiast te dwa obrazy, które były obrazami najwyższej klasy z tego cyklu, zaginęły. No, oczywiście nie wiemy, czy zaginęły na Śląsku, czy zaginęły już na terenie Niemiec. Cały czas trwają poszukiwania, w tym sensie też, że Kościół Mariacki, niezależnie od władz państwowych, niezależnie od wszystkich list strat kultury, które są prowadzone na przykład przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, również na swoich stronach internetowych zamieścił informacje o tych zaginionych zabytkach, licząc na to, że wypłyną one na przykład na jakieś aukcje albo odnajdą się w jakimś muzeum. Jak wiemy, ta historia wojenna zabytków polskich jest nieskończona jeszcze. To jest taki niezamknięty rozdział. Prosimy o komentarz do mikrofonu. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to w zasadzie te poszukiwania trwają takie planowane, głównie gdzieś tam na zachodzie. Natomiast dopóki nie otworzą się magazyny rosyjskich muzeów, to możemy jeszcze długo szukać różnych rzeczy. No tak, oczywiście. No, na przykład jedna z takich najcenniejszych rzeźb gotyckich, czyli Madonna Toruńska, jak wykazały ostatnie badania pana doktora Walanusa, znajduje się właśnie na terenie Rosji. Pani Agata, pozwoli, że ja parę słów. Pierwszy, jeśli chodzi o ten świętego Pawła nawrócenie, to jest kaplica u nas tutaj i tam jest kopia tego obrazu. No, a obraz z panią Agatą my właśnie puścili w świat, że jednak poszukujemy tych obrazów, jeszcze dwóch kielichów, bo to nam nie zostało zwrócone. Niemcy robili co? Że zabierali rzeczy, ale zostawiali dokumenty. Co wzięli, to zostawiali dokumenty, że takie, a takie rzeczy zostały zabrane i stąd my wiemy, co nam zabrano i dlatego mogliśmy odzyskiwać. No tu trzeba by było, jakby nie było poruszone to, zresztą było takie jedno zdanie, że alianci oddawali wszystkie zarobowane rzeczy rządowi danych państw. A jeśli idzie o ołtarz mariacki, to od początku Infuat Machaj, oczywiście z księciem Sapiechą, domagali się, żeby ten ołtarz został zwrócony bezpośrednio do Kościoła Mariackiego. Bo już wtedy były obawy, że może państwo go zabrać i może nam ten ołtarz całkowicie nie wrócić. I są nawet pisma wyraźnie stosowane właśnie do Eisenhowera, w tej sprawie. No, druga rzecz, no dobrze, że ten ołtarz z Berlina przewieźli do Rembergi, no bo jakby został w Berlinie, to po pierwsze mógłby być zniszczony no, w czasie bombardowań, albo no, znalazłby się po wojnie nie u nas, tylko u naszych sąsiadów, wiadomo których.
A prywatnie tak, no to co mogę powiedzieć, jako chłopak mały w 55 roku, jako ministrant byliśmy na wycieczce w Krakowie i oczywiście szliśmy, zwiedzaliśmy katedrę i szliśmy też na Wawel oglądać zabytki. Szliśmy takim korytarzem i tu były takie okropne figury. Mówiłem, że to ołtarz, który nam Niemcy ukradli, myśmy odzyskali. I my jako chłopcy mali, teśmy w ogóle nie słuchali, co tam przewodnik mówi, tylkośmy chcieli tego jednak drugą figurę świętego dotknąć, ale oczywiście to nam się nie udało. No jak przyszedłem do kościoła mariackiego na Infoata, to tak wspomniałem wam się, patrzcie, jaki cię los spotkał, tam żeś chciał dotknąć, a teraz tu chodzisz między tymi figurami, jesteś za nie odpowiedzialny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja, przepraszam, może tylko taką glosę do wypowiedzi księdza Infoata powiem. Ta nieudana restytucja, ta nieudana restytucja we wrześniu roku 45 była właśnie w ten sposób pomyślana. Ołtarz miał wrócić bezpośrednio do kościoła, bez udziału władz państwowych, praktycznie rzecz biorąc, a dokumenty, które miały być podpisane przy zwrocie, to były dokumenty, które miał podpisywać książę arcybiskup Sapieha. I przy tej restytucji, no, która właśnie nie doszła do skutku, złamano wszelkie reguły. To znaczy generał Eisenhower podjął decyzję osobistą, żeby zwrócić właścicielowi, nie państwu. Kwit oddania tego ołtarza w imieniu władz polskich miał podpisać pułkownik Jan Kaczmarek, który był pułkownikiem nieuznawanych już polskich sił zbrojnych. Była do tego taka cicha zgoda. No i właśnie ołtarz miał wrócić bezpośrednio do kościoła. Ostatnie pytania, komentarze. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu. Zdają sprawę z tego, gdzie się mówi, że ołtarz na Wawelu, tak, gdzie on był wystawiany. No przecież nie w zamku, tylko w ryzalicie południowym przy budynku numer 5. Tam jest taka sala, która od czasu, kiedy ten ołtarz był tam wystawiany, po prostu nosi nazwę Sala Vita Stróży. I muszę powiedzieć, że żyje jeszcze jedna z takich pań, która historyczek sztuki, która została zatrudniona przez profesora Szablowskiego jako przewodniczka, jeszcze była studentką, jako przewodniczka do tego ołtarza i taka osoba pilnująca po prostu tego ołtarza. Z trzech takich właśnie historyczek sztuki, jedna jeszcze z pań żyje. Już ponad 90 lat sobie liczy, ale że tak powiem pamięta wszystko doskonale. Bardzo dziękujemy Szanowni Państwo za to niezwykłe spotkanie. A jeszcze jeden komentarz, bardzo, bardzo proszę, tak. Ja chciałbym dwa słowa, może nie na temat powrotu ołtarza, ale na temat samego ołtarza, bo co roku przy okazji wszystkich świąt i Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy oglądamy taki film w telewizji pod tytułem Kevin sam w domu. Chciałbym tu poprosić panią redaktor prowadzącą, aby może na antenie swojego radia zaapelowała, żeby na antenach częściej był puszczany taki film pod tytułem Historia żółtej ciżemki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że będzie też okazja do krótkich rozmów z autorami książek i ważna informacja, okazja do kupienia książki Pani Doktor, bo obawiam się, że książka Pana Profesora może być już wyczerpana. Nie wiem, czy jest jeszcze. To jest wspaniała wiadomość. Oba tytuły dla Państwa. Bardzo serdecznie zapraszam. Zagrabiony, odzyskany, dr Agata Wolska. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oraz grabież ołtarza Vita Stwosza, profesor Waltoś.
bardzo serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie, bo pewnie to już jest nasze ostatnie publiczne wydarzenie, więc proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a też chciałabym powiedzieć, że to spotkanie jest w jakimś sensie wprowadzeniem być może do wystawy, którą planujemy otworzyć późną zimą, na początku marca przyszłego roku, wystawa, która będzie poświęcona Krakowowi w okresie okupacji. Także proszę wypatrywać informacji i zapraszam do naszej galerii. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję Państwu.